Cześć, witajcie po długiej przerwie na kanale Poland in the Lens. Dzisiaj tutorial poświęcony Lightroomowi i tym nowym maskom, które mamy w Lightroomie, o których już Wam wielokrotnie mówiłem, właściwie to one już dzisiaj nie są nowe. Mianowicie okazja ku temu jest dość dobra, ponieważ ostatnio pokazywałem te dwie rzeczy, o których Wam dzisiaj powiem, na warsztatach na Morawach. A myślę, że obie te rzeczy bardzo Wam się przydadzą, więc żeby nie przedłużać, wskakujemy do Lightrooma i pokażę Wam, o co chodzi. Mam tutaj przygotowane w kolekcji dwa zdjęcia i zacznijmy od tego zdjęcia. To jest zdjęcie wykonane właśnie podczas warsztatów na Morawach. To zdjęcie już jest po edycji, ale jest na nim do wykonania jeszcze jeden krok. I chciałbym Wam pokazać, w jaki sposób poprawnie albo właściwie jak optymalnie wykorzystywać winietę w Lightroomie. Otóż to zdjęcie już jest takie, jakbym chciał, natomiast chciałbym troszeczkę mocniej zgasić sobie, przyciemnić sobie ten dół w kształcie takiego owalu. I oczywiście standardowo możemy wykorzystać panel Effects i tutaj ciągnąć tą winietę dość mocno. Widzicie, dół się dosyć ładnie gasi, ale przy okazji gasimy te rogi tutaj dookoła. A ja tego bardzo, bardzo nie chcę. I tutaj przychodzą nam z pomocą maski Lightroomowe, ale maski wykorzystane w odpowiedni sposób. Jak wejdziemy sobie do panelu masek, jak widzicie tutaj na tym zdjęciu już kilka masek jest dodanych, to wybieram sobie utworzenie nowej maski i wybiorę sobie tradycyjnie Radial Gradient, bo on jest najlepszy do tworzenia winiety. No i teraz za pomocą tego Radial Gradienta ja stworzę sobie taką dosyć dużą maskę, która będzie właśnie tworzyła tą winietę. Odwrócę sobie tą maskę oczywiście, żeby ta winieta działała na zewnątrz. No i to, co teraz zrobię, to przygaszę sobie cienie. No ale tak jak widzicie, i przygaszę sobie oczywiście troszeczkę ekspozycję, tam minus 0,2 mniej więcej w zupełności wystarczy. I wszystko jest świetnie, ale jeżeli ja teraz włączę i wyłączę tą maskę, to widzicie, że dzieje się tutaj bardzo niepożądany efekt. Mianowicie gasimy też tą górę, podobnie jak w przypadku panelu Effects. Ale te nowe maski w Lightroomie mają jedną kapitalną cechę, mianowicie pozwalają dodawać do siebie jakieś fragmenty kadru i odejmować od siebie jakieś fragmenty kadru za pomocą kolejnych masek. I w tym przypadku, ponieważ mnie interesuje zgaszenie tylko i wyłącznie tego dołu, to co możemy zrobić, to kliknąć sobie na ten panel masek i wybrać tutaj opcję Subtract, czyli odejmujemy od naszej maski. No i teraz jeżeli chcemy odjąć od naszej maski to, co ona robi tutaj na górze, to wybieramy właśnie opcję Subtract i możemy wybrać pędzel lub w tym przypadku znacznie lepszym rozwiązaniem będzie gradient liniowy, czyli filtr gradientowy liniowy i ponieważ chcę odjąć to, co jest na górze, tak naprawdę chcę odjąć to, co dzieje się ponad tą linią mniej więcej, to narysuję sobie tą maskę o mniej więcej w ten sposób. I jak zauważyliście prawdopodobnie, w tej chwili nasze rogi u góry nie są kompletnie przygaszone. Teraz ja mogę tą maskę przesuwać w dowolny sposób, dzięki czemu przesuwam tą granicę, gdzie ta maska jest narysowana. I teraz jeżeli popatrzycie sobie, jak wygląda ta nasza maska, no to wygląda ona właśnie w ten sposób. Bo ja nacisnę literkę O, żeby ona była cały czas wyświetlana, bo to jest nasz gradient kołowy, czyli zgasiliśmy boki na naszej masce dookoła, a odejmując nasz gradient liniowy, który wygląda w ten sposób, on układa się tutaj mniej więcej w ten sposób, odjęliśmy od tego naszego owalu to, co dzieje się na górze. I to jest jedna z rzeczy, o której chciałem Wam dzisiaj powiedzieć. Więc popatrzcie, jeżeli teraz ponownie nacisnę tą literkę O i teraz wyłączę tą maskę i włączę tą maskę, to widzicie, dosyć fajnie sobie zgasiliśmy mocniej ten dół. No i oczywiście kwestia tego, jak bardzo on jest zgaszony, jest zupełnie indywidualna i musimy to dostosować do swoich potrzeb. Ja jeszcze tutaj tylko minimalnie odwrócę ten filtr i troszeczkę bardziej go rozciągnę. No i teraz widać, gdzie gasimy te boki. Tak, widzimy, gdzie gasimy, jak ja mocno tą ekspozycję zgaszę. Natomiast ja chcę to zrobić dość delikatnie, tak jak powiedziałem, minus 0,2, może trochę tych cieni i w ten sposób nasze zdjęcie jest gotowe.
Teraz druga rzecz, o której chciałem wam powiedzieć, to jest rzecz związana z pewnego rodzaju problemem, który występuje przy filtrze do selekcji nieba. Jak wiecie, w nowym panelu masek to jest zdjęcie, które jest już wywołane, to jest zdjęcie, które było publikowane przeze mnie gdzieś na naszych social mediach i znowu otwieram sobie panel masek i mamy w tych nowych Lightroomowych maskach funkcję czy też maskę, która robi nam selekcję nieba, robi nam zaznaczenie nieba i trzeba przyznać, że działa ona dosyć fajnie. Jeżeli ja teraz nacisnę literkę O, to widzicie, że no, ta maska działa dosyć fajnie, dosyć sprawnie, może nie idealnie, ale mimo wszystko jest to często znacznie lepsza selekcja niż ta, którą moglibyśmy wykonać sami. Natomiast z tą maską jest jeden problem. Jaki? Jeżeli ja teraz mam zaznaczone to nasze niebo i chciałbym, co bardzo często robimy, chcemy zgasić to nasze niebo troszeczkę, to zobaczcie, ja celowo teraz to trochę przeciągnę, że tak powiem, ale zobaczcie, jak gaszę nasze highlightsy, no to dostaję dosyć fajny efekt, ale to, co widzicie, co się dzieje, to będzie lepiej widoczne, jak sobie zacznę operować suwakiem ekspozycji, to ta maska działa tak naprawdę na całym naszym niebie. W praktyce, z reguły edytując zdjęcia, ale również w rzeczywistości, to niebo wcale tak nie wygląda. To przejście między w tej naszej masce powinno być dosyć płynne, powinno być rozmyte, powinno być zmiękczone w momencie, kiedy dochodzimy gdzieś do krawędzi horyzontu, krawędzi gór, czy jakiegokolwiek innego obiektu, który gdzieś tam jest na styku właśnie nieba i tego naszego pierwszego planu, czy też ziemi, o tak to nazwijmy. Więc, jeżeli chcecie korzystać poprawnie z filtrów masek, z filtrów, przepraszam, z masek, które wybierają niebo, to popatrzcie, ja sobie tą maskę, tą ekspozycję zgaszę po to, żeby przyciemnić tę górę, żeby ładnie zamknąć to zdjęcie również od góry, ale tak jak powiedziałem, jeszcze raz popatrzmy, wyłączę ten filtr i włączę ten filtr. Zgasiłem to wszystko bardzo równomiernie. I znowu przychodzi nam tutaj z pomocą ta opcja subtrakcji, czyli odjęcia, subtract od naszej maski, innej maski. Jeszcze jedna rzecz, na którą chciałbym zwrócić waszą uwagę. Jeżeli tą zmianę dokonujecie dość mocno, to co się dzieje tutaj na krawędziach, to często powoduje, że mamy tutaj takie zjawisko halo, które jest niefajne. I to przy okazji możemy rozwiązać za pomocą tej rzeczy, którą wam w tej chwili pokażę. Więc wybieramy opcję odjęcia od naszej maski. Wybieramy znowu, w tym przypadku gradient liniowy będzie najłatwiejszym rozwiązaniem i popatrzcie, ja sobie ten gradient narysuję w ten sposób. I teraz go zacznę tutaj przeciągać do góry. O właśnie. I teraz moja maska, jak sobie wyświetlimy znowu tą maskę za pomocą literki O, popatrzcie, bez gradientu i z gradientem. W tej chwili ja tą maskę ładnie sobie rozciągam, przez co uzyskuję takie miękkie przejście, jak na typowym miękkim filtrze szarym, czy też filtrze szarym z miękkim przejściem. No i teraz, jeżeli wyłączę sobie tą literkę O, to mogę już regulować tutaj ten sposób, w jaki zmiękczyłem, w jaki przyciemniłem sobie tą górę nieba. Mogę użyć suwaka highlights, czy też suwaka ekspozycji. W tym przypadku użyję dwóch, po to, żebyście mogli lepiej zobaczyć to. I jeszcze raz, popatrzcie, bez tej maski i z tą maską. Z tą maską, którą odejmujemy fragment, po to, żeby uzyskać takie miękkie przejście. No i teraz, jeżeli nacisnę Done, to zobaczcie moje zdjęcie bez tej maski i z tą maską. Zamknęliśmy sobie troszeczkę tą górę. Ja może jeszcze ciutkę tej ekspozycji podniosę. O, właśnie. Bez maski i z maską. Dzięki czemu mamy jeszcze ładniejsze skupienie widza na tym, co dzieje się w centrum naszego kadru, wokół tematu naszego kadru, którym jest tak naprawdę oświetlona fajnym wieczornym światłem zachodzącego słońca łódka. To tyle, jeśli chodzi o ten tutorial, ale zanim uciekniecie, to jedna rzecz, o której chciałbym wam powiedzieć, mianowicie do końca długiego majowego weekendu mam dla was specjalną promocję. Wszystkie poradniki i wszystkie presety w naszym sklepie możecie w tej chwili kupić o 30% taniej przez te kilka dni. Wystarczy, że dodacie którekolwiek presety i którekolwiek poradniki do koszyka
i jeżeli ich wartość przekroczy 150 zł, więc wystarczy kupić dwa zestawy presetów albo jakiś poradnik i do tego zestaw presetów. Wpisujecie kod długi weekend. Dobrze to wpisałem, długi weekend. Wpisujecie wykorzystaj kupon i jak widzicie w tym przypadku zamiast 277 zł płacicie 193 zł, więc 30% zostaje Wam w kieszeni. Moi drodzy, na dzisiaj tyle, życzę Wam miłego, długiego weekendu. Korzystajcie z tych dwóch trików, które Wam pokazałem do robienia winiety i do tego, żeby w poprawny sposób przechodzić gradientem z nieba do linii horyzontu. A jeśli macie ochotę, to sięgnijcie po nasze presety lub poradniki, bo do 3 maja włącznie macie zniżkę 30% z kodem długi weekend pisane razem bez polskich znaków. Do zobaczenia, do usłyszenia. Cześć.